Wtedy została zrobiona też dolewka, około 1 litra oleju świeżego. Udało mi się zrobić już od tego czasu około 2,5 tysiąca kilometrów i planuję w najbliższym czasie zrobić podobną operację, odessać 1 litr zużytego i wlać 1 litr świeżego. Nie robię zwykłych dolewek w czasie eksploatacji, gdyż oleju nie ubywa. Mam nawet wrażenie, że odrobinę go przybywa. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka będzie prezentowany samochód Opel Zafira C, silnik 2.0 diesel, rok produkcji 2012, 130 koni, przebieg 226 tysięcy km. Cel główny odcinka to sprawdzenie, w jakiej kondycji jest olej, który pracował w tym samochodzie. Wyróżnikiem tego odcinka jest to, że właściciel podesłał dwie próbki oleju przepracowanego z dwóch różnych sezonów, będzie okazja do wyłapania różnic między nimi. Inicjatorem tego eksperymentu jest Marcin. Na ekranie prezentuje podstawowe informacje o użytkowniku pojazdu, jego wiek, miejsce zamieszkania oraz preferencje dotyczące wymiany oleju silnikowego. Marcin skierował do laboratorium R2D taką oto przesyłkę. W środku znajdują się trzy pozycje. I teraz dokładnie je scharakteryzujemy, ponieważ pierwotnie założyłem, że historia tych próbek jest zupełnie inna. Mianowicie spodziewałem się, że najpierw była próbka z przebiegiem 5100 km, później dojechane było jeszcze 3000 km i nastąpił pobór próbki z przebiegiem łącznym 8100 km. Niestety nic bardziej mylnego. Ich historia jest następująca. Próbka numer 1 to olej przepracowany, zalany w czerwcu 2024 roku. Pracował w warunkach letnich, kilka wyjazdów autostradowych na terenie naszego kraju, regularne weekendowe wyjazdy pod miasto od 50 do 100 km w terenie mieszanym, wioska, obwodnica itd. Olej został zlany w październiku 2024 z przebiegiem 8100 km. Nie mamy niestety próbki zerowej z czerwca, ale w październiku zalałem dokładnie ten sam olej z tym samym dodatkiem. I jest to próbka numer 2, świeży olej z dodatkiem AR9200V2, ten sam rodzaj, który był zalany w czerwcu od tego samego dostawcy, inna bańka. To ten słoiczek z małą ilością oleju, ciemny kolor, jest efektem dodatku AR9200V2. Próbka numer 3, olej po sezonie zimowym, mniej jazdy autostradowej, nadal dominują odcinki podmiejskie po 50 do 100 km. Sporadycznie wyjazd do miasta na zakupy raz w tygodniu 10 km. Samochód nie jest używany do krótkich odcinków typu dojazd do pracy czy do szkoły po kilka kilometrów. Przebieg 5100 km od października. W całym okresie brak dolewek, brak innych dodatków. Tankuje na markowych stacjach BP, Shell, Orlen. Spodziewam się następujących wyników. Próbka numer 1 – duże zużycie. Próbka numer 2 – wartości katalogowe. Próbka numer 3 – średnie zużycie. I dalej Marcin napisał: proszę użyć próbki drugiej jako referencyjnej dla próbek pierwszej i trzeciej. Tak też zrobimy, natomiast już teraz zaznaczę, że pojawiły się pewne turbulencje, o których w szczegółach później. Do samochodu zalany został olej PMO C3 Professional w klasie lepkościowej 5W30. Klasy jakościowe wpisujemy do tabeli zbiorczej. Jak już wiecie, Marcin zaaplikował do oleju Arch Oil AR9200V2. Co ważne, Marcin napisał tak. Pierwsza próbka z przebiegiem 8100 km mogła mieć go ciut więcej, całe 200 ml. Druga z przebiegiem 5100 km może trochę mniej, w okolicach 150 ml. Poprosiłem Marcina o doprecyzowanie, zadałem następujące pytania: w jakich proporcjach była przygotowana świeża próbka oleju wraz z dodatkiem, które otrzymałem, ile wlano oleju i ile dodatku? Odpowiedź była następująca: było 100 ml oleju oraz około 3,5 ml AR9200V2, aby otrzymać takie same proporcje jak w silniku, 4 litry oleju i 150 ml dodatku. Jeśli chodzi o instrukcję obsługi, część powiązaną z olejem silnikowym, to wygląda to następująco. Przebieg badanych próbek już podawałem, charakterystykę eksploatacyjną również. 30% miasto dominują odcinki powyżej 20 km. Olej eksploatowany w każdym przypadku porównywalnie około 5 miesięcy, przy czym w innych sezonach kalendarzowych brak dolewek, brak płukanek. W ramach dodatkowych informacji Marcin napisał tak. Próbka trzecia pochodzi z odessanego 1 litra oleju przepracowanego, pobrana pod koniec marca. Wtedy została zrobiona też dolewka, około 1 litra oleju świeżego.
Udało mi się zrobić już od tego czasu około 2,5 tysiąca km i planuję w najbliższym czasie zrobić podobną operację, odessać 1 litr zużytego i wlać 1 litr świeżego. Nie robię zwykłych dolewek w czasie eksploatacji, gdyż oleju nie ubywa. Mam nawet wrażenie, że odrobinę go przybywa, a mój serwis ma w zwyczaju nalać oleju z górką, także po wymianie miarka zazwyczaj pokazuje około 5 do 8 mm oleju ponad stan maksymalny, zwłaszcza po wlaniu 150 do 200 ml dodatku. Zakładam, że taki nadmiar nie jest jeszcze szkodliwy dla silnika, a większa ilość oleju może korzystnie wpływać na wolniejsze zużywanie. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Najpierw pomiar lewkości oleju świeżego wraz z dodatkiem. W drugiej kolejności pomiar oleju przepracowanego. W tle podczerwień zapraszam do wspólnego eksperymentowania. Lepkość dla oleju świeżego wraz z dodatkiem jest następująca: 67,1 mm2 przez sekundę w 40 stopniach oraz 11,5 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 166. Porównania z deklaracją producenta oleju nie ma co robić, ponieważ badana próbka oleju jest dodatkiem. Możemy wyłącznie w ramach ciekawości zobaczyć, jakie parametry ma olej czysty bez dodatku według producenta. Po zaaplikowaniu dodatku mamy zauważalny spadek lepkości. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego. Najpierw próbka z przebiegiem 8100 km. Zapraszam. Lepkość dla oleju przepracowanego po przebiegu 8100 km jest następująca: 68,9 w 40 stopniach oraz 11,7 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 165, a to oznacza, że odnotowano bardzo dobre wyniki i zmiany w przedziale akceptowalnym. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego po przebiegu 5100 km. Zapraszam. Lepkość dla oleju przepracowanego po przebiegu 5100 km jest następująca: 65 w 40 stopniach oraz 11,4 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 171, a to oznacza, że ponownie obserwujemy bardzo dobre wyniki, w wyższej temperaturze praktycznie znikome zmiany. Zmiany w przedziale akceptowalnym. W ramach ciekawostek można podkreślić delikatnie zróżnicowany charakter zmiany. Próbka z okresu jesienno-letniego odnotowała wzrost lepkości, natomiast próbka z okresu zimowego notowała redukcję lepkości, natomiast to może być równie dobrze inne źródło, np. inna liczba przejechanych kilometrów, delikatnie zróżnicowana ilość zaaplikowanego dodatku itd. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Eksperymentujemy w oparciu o dwie bibuły chromatograficzne. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć zrobionych po wskazanym czasie.
Oglądamy plamę z różnych perspektyw oraz przy wykorzystaniu dodatkowego podświetlenia. Podobnie jak w poprzednim odcinku, jak na olej z diesla, to plama wygląda bardzo dobrze. Również pojawia się ciemna krawędź na strefie rozpraszania. Różnice między plamami dla dwóch różnych przebiegów minimalne, natomiast można zaobserwować delikatnie ciemniejszą plamę dla próbki oleju z przebiegiem 8100 km. Teraz druga plama, co warto podkreślić, poszarpania na strefie dyfuzyjnej. Zewnętrzna strefa nie tworzy gładkiego pierścienia, ale ma rozmytą, postrzępioną krawędź. O czym to może świadczyć? Trochę więcej mówiłem w poprzednim odcinku. Podsumowując, ogólna ocena tych plam jest pozytywna. Można zaobserwować granice poszczególnych okręgów, a to znak, że dodatki spełniają jeszcze swoją funkcję. Przechodzimy do podczerwieni, rejestrujemy widma, przyglądamy się otrzymanym wynikom, generujemy widmo różnicowe, żeby sprawdzić, w jakim stopniu olej zdegradował z punktu widzenia zmian parametrów chemicznych. Podczerwieni napotykamy pewną trudność, która uniemożliwia odczyt wyników. Natomiast jest to idealny przykład, żeby wyciągnąć cenne wnioski w poczet przyszłych eksperymentów. W czym rzecz? W przypadku dodatku AR9200V2 widma w podczerwieni wyraźnie pokazują, jak ważna jest reprezentatywna próbka odniesienia. W analizie po 5100 km widmo różnicowe wykazuje silnie ujemne wychylenie, co oznacza, że próbka nowego oleju zawierała więcej dodatku niż olej rzeczywiście używany w silniku. Z kolei przy przebiegu 8100 km widmo pokazuje wysokie wartości pasm dodatku, co sugeruje, że to właśnie olej eksploatowany miał większą dawkę dodatku niż próbka wzorcowa. To pokazuje, że bez dokładnej informacji o ilości dolanego środka, interpretacja może prowadzić do mylnych wniosków o zużyciu lub trwałości dodatku. I to są obserwacje zgodne z tym, co napisał Marcin, że pierwsza próbka z przebiegiem 8100 mogła mieć ciut więcej tego dodatku, całe 200 ml, druga z przebiegiem 5100 km może trochę mniej, w okolicach 150 ml. Taka różnica jest wystarczająca, żeby uniemożliwić odczyt zmian w podczerwieni, ponieważ w przypadku dodatków, które wyraźnie wpływają na kształt pasm w badanych zakresach, nie ma narzędzia do rozróżniania, czy różnica na widmie wynika z innej dawki startowej, zużycia dodatku czy procesów degradacyjnych. Na marginesie, w ramach ciekawostek, możemy zobaczyć, jak to wyglądało na innym przykładzie w jednym z poprzednich filmów. Podsumowując, olej z badanego samochodu odnotował bardzo dobre wyniki w teście bibułowym oraz lepkościowym. Zmiany na widmie są poza zasięgiem odczytu. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie. Z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotkają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego, znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na kanale YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!